Kojarzymy z polanami.
Byliśmy dopiero w X wieku. Ludzie zajmowali się rolnictwem, hodowlą, a w mniejszym stopniu zbieractwem i połowami. Polska powstała trochę do przyjęcia wiary. Rozmowy między oboma państwami, Polską i Czechami, trwały być może już od 963 roku. Ich sfinalizowanie przypadło na 965. Postanowiono, iż Mieszkow porzuci wszelkie powańskie zwyczaje, poślubi córkę władcy Czech do Prawa oraz razem ze swoim orszakiem ochrzci się. Według średniowiecznego zwyczaju ceremonia przyjęcia wiary odbywała się najczęściej w Wielką Sobotę. W 966 roku przypadała ona na 14 kwietnia. Za najbardziej prawdopodobne miejsce uznaje się Ostrów Letnicki, koło Gniezna. Wcześnie rano książę zjawił się razem z całym orszakiem. Wszyscy złożyli wyznanie wiary. Potem biskup dokonał poświęcenia wody w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Kandydaci zdjęli szaty i po kolei wchodzili do sadzawki. Jako pierwszy ochrzczony został Mieszko. Zanurzył on się trzykrotnie w wodzie. Biskup namaścił księcia olejem i nałożył na niego swoje ręce. W ten sposób dokonała się ceremonia chrztu obrządku rzymskiego. Wkrótce Polska otrzymała pierwszego biskupa. Prośba. Co moje życie Tobą przeżyć, Boże, Tobie je oddać, jak od Ciebie wziąłem. Chcę, abyś rozpalił we mnie łaski zorze, daj piąć się ciągle wyżej, choć z mozołem. Świętszej Trójcy wieczną cześć, pragniemy serc gorących mieść, przed wiary ślubuje. W obliczu Boga w Trójcy Świętej jednego, w głębokim zjednoczeniu z głową Kościoła Rzymskokatolickiego Ojcem Świętym, my, biskupi polscy, zebrani u stóp Twego jasnogórskiego tronu, otoczeni przedstawicielami całego wierzącego narodu, duchowieństwa i ludu Bożego z diecezji i parafii, w łączności z Polonią Światową. Oddajemy dziś ufnym sercem w Twoją wieczystą, macierzyńską niewolę miłości wszystkie dzieci Boże ochrzczonego narodu i wszystko, co Polskę stanowi. Za wolność Kościoła w świecie i w Ojczyźnie naszej, ku rozszerzeniu się Królestwa Chrystusowego na ziemi, oddajemy więc Tobie w niewolę miłości całą Polskę, umiłowaną Ojczyznę naszą.
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Proszę bardzo. Michał? Ciebie jest woda święcona, proszę. Teraz wszystko do ciebie. Teraz kolejny miejsce podejdzie. Czyli sobie proszę woda święcona. Teraz podejdźcie sobie jeszcze tutaj. Tu mam maleństwo, chodźcie, chodźcie tutaj. Nie zależy sobie wody. Czyli znak krzyża świętego tutaj Ojca. Proszę. Woda dla ciebie.